No cześć, witajcie. Dziś zapraszam Was na prawdziwą eksplozję kolorów i smaków w jednym daniu. Przygotujemy wspólnie kolorowe fajitas z kurczakiem, które Was zachwyci nie tylko wyglądem, ale i smakiem. A jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, to koniecznie kliknijcie subskrypcję, aby być na bieżąco z kolejnymi pysznymi przepisami. Gotowi? Zaczynamy! Przygotowałam sobie dwa filety z kurczaka, około 500 g, trzy kolorowe papryki, jedną cebulę i trzy ząbki czosnku, 6 łyżek oliwy z oliwek, dwie łyżki soku z cytryny i całość przyprawię dwoma łyżeczkami oregano, pół łyżeczki ostrej papryki, łyżeczką papryki czerwonej, dodam jeszcze łyżeczkę soli i pół łyżeczki kminku mielonego. Piekarnik już nagrzewam sobie do 200 stopni, żanie góra-dół. Pierś z kurczaka przekroję sobie wzdłuż. I teraz będę kroić takie cienkie paski. O. Możecie zrobić mniejsze kawałeczki, większe, jak Wam pasuje. Tylko żeby nie był za gruby ten kurczak, bo wtedy będzie musiał się dłużej piec. Ok. Kurczaka przekładam do miski. Teraz obiorę i pokroję sobie papryczkę. Nacinam ją w ten sposób. Ok. Teraz jeszcze tutaj delikatnie wytnę białe części. Ok. Ok, i mamy to. Teraz papryczki sobie pokroję na takie paseczki. Jeśli chcecie mieć mniejsze, po prostu przekrójcie ją jeszcze na pół i będą takie mniejsze paski. Papryki mam pokrojone i teraz je wrzucam do mięska. Cebulę pokroję na takie półksiężyce. Możecie też na plastry. Czosnek też sobie tak drobniej posiekam. Ok. Posiekany czosnek i cebulę wrzucam do miski. I teraz wleję oliwę, sok z cytryny i wsypię wszystkie przyprawy. I całość sobie wymieszam. Mięso i warzywka możecie też wymieszać sobie rękoma, jakby Wam było wygodniej. Ok. Teraz całość przerzucam sobie na blachę do pieczenia, wyłożoną papierem. Rozprowadzam po całej blaszy, ale kolorowo. Lubię takie dania, słuchajcie, jak ja to mówię, jednogarnkowe danie. Warzywka, mięsko razem do piekarnika i gotowe. Dobra, piekarnik nagrzałam już do 200 stopni, grzanie góra-dół. I fajitas będę zapiekać przez 25 minut. I jak? Czujecie tę meksykańską energię? Kolorowe fajitas z kurczakiem gotowe do podania. Jeśli Wam się podobał ten przepis, kliknijcie proszę łapkę w górę i piszcie w komentarzach, czy Wam ten przepis smakował. Smacznego Wam życzę i do zobaczenia w następnym odcinku. Jedz zdrowo, żyj zdrowo, Kasia. Czaruje keto, potrawy gotuje zdrowo, smacznie, szybko, pysznie jem i chudnę. Ach, jak miło, ślicznie, keto za to jej styl życia, zdrowie na talerzu.